Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. H2O.net wysłali mi powłokę rok temu Elite Neo. Położyłem ją już na lusterka w Audi, tak jak widziałeś. Siedzi to niesamowicie. Aplikacja niesamowita. Połysk niesamowity. Zapach. O, śmierdzi jak dobra powłoka. Tak, te intensywne, śmierdzące. I dla mnie to jest taki grafenik, podejrzewam, bo osadziło się czarne tutaj z dodatkiem grafenu na butelce. Trzeba ją dobrze wymieszać. Czuję tu klimat troszeczkę FX-a. Nie wiem, jak teraz ta powłoka się nazywa, ale oni coś wypuścili. Ale co to jest, kurczę? Możliwe, że jej nie ma w sprzedaży. To przepraszam za publikację filmu, że nie możesz jej kupić. Ale ja już wiem, że jest za je fajna. Tu leży glis na błotniku z przodu na Volvo, tu leży tenzi i tylne drzwi. Będę chciał właśnie położyć tego Elite'a. No to co? Biorę GoPro i lecimy z tematem. Lecimy z tematem. O, tak jak widać, osadza się. Trzeba naprawdę długo wymieszać powłokę. Syknie? Nie. Dobrze. Sudę, aplikator. Jakiś tam zapach. No, ciężki, rozpuszczalnikowy, ojej. Pralka mówi mi, że już zrobiła to, co miała zrobić. I już. Piękne dawkowanie. Dobra, zakręcam, bo mi łeb rozwali. Połowa panela. Idealne. O. Tak. Delikatny opór. Troszeczkę jej dałem za mało, ale to tak mogłem kilka kropelek na dzień dobry dać więcej. Ale nie jest źle. Tak, szybko przysycha. Ok. Już pokazuję. Raczej sobie pokazuję, bo ty pewnie za wiele nie zobaczysz. Dobrze. Będę chciał włączyć stoper. Albo i nie będę chciał. Będę chciał. Stop. Stopper start. Połowa drzwi. No, wszędzie jest równiutko, słuchaj. Ale będzie to siedzieć, czuję. Pięknie. Dobra, tutaj. Muszę to obserwować, słuchaj, bo nie znam tematu. Ale przypomina mi bardzo FX-a CNT. No, FX na białym. A, tu stoi brudne Volvo. Audi. Patrz, jaki syf. I będę jeszcze dobijał, bo mam do sprawdzenia, słuchaj, piankę pewnej firmy, która okazała się niesamowita, jeżeli chodzi o oprysk. 1 do 100 już robi nawet robotę taki, kurczę, no. Niby nie TFR, nawet w koncentracie jechałem po lakierach. Mega odtyka, ale to w swoim czasie. Słuchaj, 47 sekund, myślę, że już minuta, bo zanim włączyłem, sprawdzę paluchę, muszę, bo nie wytrzymam. Tłusto. 13 stopni, tłusto. Czekamy. Bardzo ładnie. Dobra, ok, słuchaj. Na razie zrobimy to minuta 6, ponad minutę. Fibra od miejscowego szamana i zbieram. Jest opór. Tak, jest opór. Zdecydowanie jest opór. Tak jakbym jej dał trochę za mało. A teraz docierka. I tam bajka. Idealnie. Panie. Kurde. Super. Naprawdę, rewelacja. To już.
No dobra, i co? I lecimy dalej. Bomba. Słuchaj, był delikatny taki opór, ale jest okej, jest dobrze. Towaru trzeba dać troszeczkę więcej. Zwyczajnie dać go więcej niż ja dałem. Chciałem tak sprawdzić, czy będzie oszczędnie. Odwrócę sobie, bo tu jakieś faflonki mi spadły. Dobra, teraz dam jej dużo. No, jedziesz. Na lusterkach na czarnym usiadło to bosko, naprawdę. I siedzi jak głupie. Kropling, naprawdę najwyższy level. Skąd ja to zacząłem? Stąd. Tak, jak jest jej więcej, o! I teraz jest robota. Teraz jest fenomenalnie. Oczywiście, że jedziemy klamkę, która nie była przygotowana. A co? A czemu nie? No i teraz ją czuję. No taki, o! Taki FX, słuchaj. Naprawdę. Taki FX. Taki grafenik. Tak śmierdzi. Tak, i ona w pewnym momencie... W aplikacji jest tempa. Nie da się ukryć. Czas start. Dobra, słuchaj, teraz przetrzymam ją ponad 2 minuty. Czas 2:19. I zobaczmy, co się dzieje. Siedzi. Cały czas siedzi. Idealnie. Łe. No, jak jest jej więcej, jest zdecydowanie fajniej. Odwracam. I zbieram. Zobaczmy teraz. Opór. Cały czas. Tak samo jak po minucie. Idealnie. 3 minuty. Ale zbiera się bardzo łatwo, słuchaj. To widać w ogóle, jak wciągam tą powłokę. Naprawdę super. I tu ewidentnie. Najpierw zbieranko. Super. Ok. I teraz bez latary postaram się wyczuć, czy ją dotarłem. Będę opierał się oczywiście na tym, jak stawia mi opór dany panel. Tak sucho jest, kurczę, dziwnie. Tempo sucho, piszcząco. No. Tak trochę inaczej. Okej, odwrócę. I teraz wypolaruję całość. Tu już jest poślizg, fantastyczny. A tu jeszcze tego nie mam właśnie. I na tym się będę opierał, na poślizgu. Tak, gdzieniegdzie jeszcze stawia mi minimalny opór. Widzę, że trzeba częściej wymieniać stronę mikrofibry. Okej. O, i teraz już odpuściło. Teraz jest super. Tak. Podejrzewam, że dotarłem wszędzie. Latarka, zaraz to zweryfikuję. Słuchaj, maskowanie. Nie. Ładnie zalało grubsze rysy, ale czy jakoś tak wspaniale maskuje, ciężko powiedzieć. Musiałbym mieć mikroryski. Słuchaj, perfekcyjnie. Tak naprawdę bezproblemowa powłoka. Ostatnia warstwa na dole. To już będzie taki szybki strzał. Damy jej trochę więcej. Fajna, podoba mi się ta powłoka. W ogóle na czarnym Unii mnie rozwaliło. Naprawdę. Pyk. Na plastiku. Wiele nie narobiło. Dobrego. Myślałem, że go naprawi. Nie naprawiło. No i dobra. Tutaj to już dałem bardzo grubo. Słuchaj, mały element i dużo powłoki. I co jeszcze robimy? Na koniec. Karbon, który nie był przygotowany pod aplikację. Ok. Pstryk. Czas. Start.
Śmierdzi jak śmierdzi. No śmierdzi, śmierdzi strasznie. Ostatni rzut okiem na to, czy wszędzie jest równo. Tak, wszędzie. O, tutaj to ją nalałem i tyle, że hu, hu, hu. Słuchaj, teraz dam jej czas ile? A ze 3 minuty. Ojej, trochę się zapomniałem. 40. tam siedzi. Co ty, kurde, ale tutaj to jej tak grubo dałem. Siedzi jak. Nic się nie zmienia. No dobra, zobaczmy. Ale jest najmniej przyjemnie. Jest tempo. Zobaczymy, jak będzie ze zbieraniem. Nie robi jakichś problemów. Wiesz, to trochę mi przypomina też Adamsa, to tym właśnie takim swoim brakiem pośli... O, aż piszczy, słyszysz? Ło, tą suchością taką. I tu widzę, że trzeba bardzo delikatnie i docieranko. O. Nie, najlepiej to mi się zbierało chyba, jak dałem jej dużo i było to chyba 2 minuty. Było idealnie przy tej temperaturze. Jakby była wysoka temperatura, myślę, że maks minuta. A nawet jak będzie bardzo gorąco, od razu docierać. I z głowy. Dobra. Teraz będę się opierał właśnie na poślizgu. Tu mam ok. Tu też odpuścił. Tu coś mi trzyma. I powłoka lubi, jak się ją dociera. Tak, zdecydowanie. Nie lubi szuranka, zbieranka. Dobra, sprawdźmy. Idealnie. Perfekcyjnie. Ja. Super. Tak naprawdę zero problemu. Świetnie. Słuchaj, tak jak widziałeś, od minuty po 4 nawet i najfajniej zbierało mi się chyba, jak było 2 minuty. Powłoka nie lubi, jak... Ja myślałem na początku, że ją się fajnie, jak się ją zbiera. Nie. Tutaj bez docisku docieramy. I słuchaj, tutaj po 4 minutach na tym dolnym panelu spróbowałem przesuwać, to aż piszczała. No, jak to zabrzmiało. Aż było takie, czuć tę taką suchość, kurczę, tej powłoki. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Taka jakby sucha aż była, kurczę. Ale zacząłem ją docierać. Idealnie. I to bez jakiegoś specjalnego docisku. Przecierałem i idealnie. Także moim zdaniem położyć, odczekać chwilę i docierać. Uderzenie. Teraz ci powiem, jak się odsunę. Spoko. Przyjemne. Takie kurcze właśnie stonowane, takie przyjemne, takie bardziej ciepławe. Jak grafenik, kurde. Z tych wszystkich tutaj chyba najlepiej usiadł tak po łysku, tak szkliście. Nie wiem, czy nie tenzi, kurczę. Możliwe. No ale to jak zweryfikuję, jak wyjadę, słuchaj, na zewnątrz. Słuchaj, nie wiem, czy K2, kurczę. Jak to, jaka firma? No przypomnij mi. H2O.net, kurczę. Czy firma wypuściła w tej formie powłokę, czy nazwała ją inaczej? Będę wdzięczny, jak firma się odezwie i powie, czy ta powłoka w ogóle wyszła w sprzedaży, bo fajna. Naprawdę fajna. Śmierdzi jak powłoka grafenowa. Tak podejrzewam, że jest z cząsteczkami grafenu. Słuchaj, na końcu oczywiście pokażę ci połysk standardowo w garażu, jak się uda na zewnątrz. I zapraszam cię również do propozycji filmu na samym końcu, gdzie będę chciał ci pokazać kropelki. Znaczy, no, na lusterku już widziałeś. Jest ogień. Tutaj podejrzewam, że będzie tak samo. Ale publikacja filmu gdzieś na wiosnę będę chciał również pokazać za 2-3 dni, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o trwałość tej powłoki. Czy jeszcze siedzi po zimie? A myślę, że będzie siedzieć, bo patrząc na lusterka w audycji, to jest naprawdę bardzo dobrze i czuję, że tutaj będzie też rewelacyjnie, tym bardziej, że auto robi małe przebiegi, także kurczę, no, mam nadzieję, że to, co położyłem na niego, wytrzyma znowu kolejne 3 lata i będę miał z nim spokój, bo mam mało czasu i dlatego wszystko leci w powłoki, jeżeli chodzi o Volvo. No dobra, słuchaj, fajna powłoka, czy wyszła w tej wersji? Nie wiem.
Czy warto było ją ci pokazać? Nie wiem. Ja wiem, że no ciężko, kurczę, testuję towar, którego nie ma na rynku. No, no taki rok. Więc pamiętaj, propozycja filmu, tam będą kropeleczki i uderzenie w słońcu, a za parę dni prawdopodobnie będzie test taki wstępny trwałości, jak powłoka ma się po zimie w sumie prawie pół roku. Hej!